wchodzimy do środka. Tutaj mamy pilot regulacji wysokością podwozia. Przednia oś, tylnia, pamięć, w górę, w dół, poziomowanie do pozycji jazdy i przycisk stop, zatrzymujący poziomowanie. Fotel się, jego wyposażenie różni się w zależności od wersji, którą zakupi przedsiębiorca. Tu mogą się różnić przyciski, jak widać są puste miejsca, gdzie niegdzie. I najważniejsze, regulacja podparcia w pionie. Niektóre pojazdy, niektóre ciągniki siodłowe również mają podwójną regulację tego oparcia. Podpora kręgosłupa części lędźwiowej, poduszka dolna i poduszka górna. Chodzi to tutaj o tą przestrzeń, mniej więcej podzielona jest na dwie. Górną pompuje i dolną i wypycha tą część kręgosłupa, tą lędźwiową. Dalej mamy wajchę opuszczania fotela, opuszczania, spuszczania powietrza z zawieszenia pneumatycznego fotela. Taka pozycja ułatwia wchodzenie i wychodzenie z ciężarówki. Łączę może, żeby był lepszy efekt. Tu mamy regulację wysokości fotela. Opuszczając, automatycznie fotel będzie opadał w dół, podnosząc w górę. Tutaj mamy regulację siedziska, że tak powiem, w tej pozycji, tak lub tak. Cały fotel reguluje się tym właśnie regulatorem, tą wajchą. I tutaj mamy, nie wiem czy widać, o, tym regulujemy szybkość działania tego zawieszenia pneumatycznego fotela. W zależności na jakiej pozycji ustawimy, fotel będzie opadał szybko, będzie pracował szybko bądź powoli, będzie twardsze jakby to zawieszenie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tu mamy puste miejsce, jak widać, bodajże ogrzewanie tu powinno być. Tutaj mamy regulację wzdłużną siedziska, czyli można wysunąć siedzisko bądź go wsunąć. I tutaj mamy regulację wzdłużną całego fotela i również tutaj służy to, ten pedał służy również tej samej funkcji. Dobra, tutaj mamy przycisk hamulca wydechowego. Hamulca wydechowego uruchamiany nogą. Jak widać, sprzęgła nie ma, skrzynia automatyczna, mamy tylko dwa pedały. I jeszcze może stąd regulacja kolumny kierowniczej znajduje się tutaj i można ustawić jeszcze w wyższej pozycji w ten sposób. Można ustawić kierownicę. I tutaj mamy jeszcze oczywiście podnoszenie atrapy. Tym. I to wszystko z tej strony. Aha, jeszcze tu mamy wlew płynu do spryskiwacza. O i środek skani. I tu może omówię po kolei to, co mamy. Troszeczkę tutaj nakropiło deszczykiem, ale tyle to nie powinno ci się stać. Panel regulacji szyb, odsuwania szyb, lewej, prawej i regulacja lusterek. Teraz jest pozycja neutralna, lewe, neutral, prawa, lewe i joystickiem reguluje się lusterka. Bardzo często taki panel występuje w innych ciągnikach. Włączenie świateł. W pozycji zerowej
niektóre ciągniki Scania mogą mieć zamontowane światła LED do jazdy dziennej. I właśnie w pozycji zerowej, w przypadku zamontowania takich świateł w ciągniku, w pozycji zerowej po przekręceniu kluczyka zapalają się właśnie takie światła do jazdy dziennej. Włączają one również światła pozycyjne z tyłu. W pozycji zerowej. Gdy przekręcamy na pozycję świateł pozycyjnych, te światła LED-owe gasną, a zapalają się światła pozycyjne. I tutaj mamy światła mijania. Normalnie do jazdy w dzień. O, światła mijania. Przycisk awaryjny, jak w każdej ciężarówce, w każdym pojeździe, wygląda identycznie. I tu mamy takie cztery. Ten po przytrzymaniu przez dłuższą chwilę zmienić nam będzie godzinę. Tam w rogu na wyświetlaczu jest godzina. I po wciśnięciu przez dłuższą chwilę tego przycisku zacznie tam mrugać i będzie można przestawić godzinę plusem i minusem. Zerem można resetować, tutaj jest taki tryb. Można sobie zerować trasę i tym zerem właśnie się resetuje. Tutaj mamy regulację wysokości podwozia. Pozycja standardowa, środkowa, górna podnosi ciągnik, także można zapiąć naczepę na dużych kołach, i dolna obniża go jeszcze bardziej od tej standardowej pozycji. Dalej mamy włącznik hamulca wydechowego i kolejny to włącznik ogranicznik białego dymu. Używa się tego przycisku podczas rozgrzewania jednostki, podczas nagrzewania kabiny, nagrzewania silnika. Wstrzymywane są spaliny, jednostka, tak ciężarówka, tak dudni, można powiedzieć, tak się dusi i szybciej nabiera temperatury. Funkcja ta działa tylko i wyłącznie przy zaciągniętym hamulcu ręcznym. Gdy zwalniamy hamulec ręczny, wyłącza się i normalnie można podróżować, pomimo wciśniętego tego przycisku. I tu mamy włącznik tempomatu. W momencie, gdy włączymy, dopiero będzie można ustawić tempomat. No i nawiewy. Wiadomo, jak wszędzie. Zero, szlaczki, to będzie lecieć. Dobra. Teraz kierownica. Tu też może się różnić wyposażenie w zależności od wersji zakupionej. I tu mamy po prawej stronie joystick wybierania tutaj na wyświetlaczu. Poruszając się tym właśnie joystickiem, poruszamy się tutaj w wyświetlaczu, wycofanie, zerowanie, w zależności co tam się pojawia, i tutaj adekwatnie używa się tych przycisków do tego. Tu mamy telefon, odbieranie telefonów, jeśli mamy zestaw głośnomówiący. Dalej mamy ustawienie nadprędkości przy zjazdach z pochyłości. Przy zjazdach pochyłości na przykład ustawiamy tempomat na 80 km na godzinę i nadprędkość możemy ustawić na przykład 92 km na godzinę. W tym momencie po osiągnięciu tej prędkości automatycznie włączy się retarder i zacznie nas po prostu wyhamowywać. Tym właśnie przyciskiem można to ustawiać. Tutaj mamy wolne pole, powinno coś być. I tutaj mamy tempomat. Ustawianie tempomatu plusem włączamy, w przypadku gdy oczywiście jest włączony tamten przycisk. Plusem ustawiamy prędkość, minusem ujmujemy off wyłączanie i resum, powrót do zaprogramowanej prędkości. Tu powinien być również panel kontrolny od radia, ale nie ma. Dobra. To może tutaj mamy... O, jak się tutaj, to w ten sposób. Wajcha, dźwignia, kierunkowskazów, wiadomo, prawo, lewo. Również tym obsługuje się, tą dźwignią obsługuje się wycieraczki. Włączając po kolei mamy tu prędkości. Bodajże ich jest 7, bardzo dużo prędkości, można sobie ustawić, jaką tam nam pasuje. Na czubku tej dźwigni mamy taki przycisk, który działa, który obsługuje wpryskiwaczy. On ma tak jakby dwie pozycje. Lekko i drugą pozycję taką głębszą. Po wciśnięciu raz tak lekko, tak tylko dotknięciu,
wycieraczki obrócą się tylko raz. Po wciśnięciu mocniej wycieraczki obrócą się 3 razy, a po wciśnięciu i przytrzymaniu zaczną wycieraczki pracować wraz ze spryskiwaczami. Tutaj również tą wajchą obsługuje się taką funkcję, która posiada skania dojścia do pojazdu. W momencie, gdy gasimy silnik, zatrzymaliśmy się i włączymy kierunkowskaz prawy, już powyłączamy wszystko, włączymy prawy kierunkowskaz, to zaświecą nam się światła mijania, które oświetlą nam drogę do na przykład bramki jakiejś tam, czy bramy. Gdzieś idziemy coś zobaczyć. Wychodzimy z ciężarówki, idziemy coś zobaczyć. Wajchą dźwignią w dół, włączają kierunkowskaz lewy, włączają się bodajże chyba światła pozycyjne, z tego co kojarzę. To mamy taką funkcję. Dobra. Dalej, druga dźwignia po prawej stronie kierownicy. Dźwignia Optic Cruise, czyli dźwignia skrzyni biegów obsługująca biegi, a także obsługująca retarder. W skanii skrzynia biegu nazywa się Optic Cruise i tu mamy pozycję neutralną. Ten pierścień się obraca. Pozycja neutralna, przerzucam na D, czyli pozycja do jazdy. Uruchamia się bieg startowy. Tam, na wyświetlaczu uruchamia się bieg startowy. Bieg startowy można zmieniać tutaj i w warsztacie skani. Można sobie zmienić bieg startowy. I tutaj mamy jeszcze drugą pozycję taką pierścienia. To ona włącza bądź wyłącza funkcję, a właściwie tryb pracy skrzyni biegu. Można nią uruchomić w zależności od wyposażenia, w zależności od oprogramowania. Można uruchomić program odpowiedni. W tym ciągniku można uruchomić program Power dodatkowo, tak pociągając ten pierścień. Tu mamy neutral i RK, czyli wsteczny. I neutral. Tam mamy przycisk automatycznego bądź manualnego doboru biegów, trybu doboru biegów. Ja osobiście zawsze jeżdżę na manualu. Tam ja decyduję o tym. I tu mamy jeszcze taki przycisk. To jest automatyczny retarder. Czyli po naciśnięciu hamulca automatycznie hamowanie wspomagane jest retarderem. Tym właśnie tym przyciskiem przesuwnym. I tutaj mamy oprócz tego, oprócz zmiany biegów, 5 stopni retardera. Tę właśnie wajchę się obsługuje. Biegi zmieniamy poprzez górę i w dół. Także do góry dźwignia, dwa razy to dwa biegi, dół jeden bieg.